Moi drodzy, w takim razie wybaczcie, że odmierzam krótkie przerwy, ale cały czas mam nadzieję, że uda się człowiekowi skończyć coś tam, a nie wiadomo, czy się uda. Ok, zamknęliśmy sekcję F. Gdzie jesteśmy? Wchodzimy do sekcji G, która ma bardzo, bardzo szczególne znaczenie w ramach konstrukcji całej Ewangelii Łukasza. Poświęcę teraz parę chwil na pewne ogólne wprowadzenie, żeby jakby nakreślić wam pewien klimat tego całego materiału. Popatrzmy, gdzie jesteśmy. Tak? Dla tych, co nie pamiętają. Taki układ równoległy. Taki układ równoległy, niezależnie od tego, z ilu elementów by się składał, zawsze umieszcza akcent na ostatnich cząstkach tych wypowiedzi. W związku z tym nasza cała Ewangelia Łukasza w środku ma taki właśnie element zbudowany równolegle i my teraz wchodzimy do sekcji G od 9.1 do 10.20, która jest pierwszym z dwuelementowego akcentu, takiego dwuczęściowego akcentu dla całej Ewangelii. I jest to właśnie pierwsze wezwanie do uczniostwa. Druga sekcja jest drugim wezwaniem do uczniostwa, ale cała jakby sceneria i układ toczy się troszeczkę w innym miejscu. Trochę inaczej jest obudowany bohaterami. Dzisiaj w każdym razie zakładam, że nasz cel to jest właśnie przejść przez tą sekcję na tyle, na ile nam się uda. Niby nie ma wiele materiału, ale jednak treści tam jest dość sporo, więc pewnie znowu będziemy coś tam ścinać. Pozwólcie, że w kilku słowach scharakteryzuję wam troszeczkę, co się w ogóle w tej sekcji dzieje. Dobrze? Wy w swoich materiałach macie cały układ jakby treści, oczywiście w skrótowo, na stronie 5 zawarty. Tak to mniej więcej wygląda. I potem cała treść tego materiału macie na kolejnych stronach po prostu wydrukowane. Więc tam możecie zaglądać, tam się możecie jakoś wspierać. Ja będę wchodził w niektóre fragmenty trochę dokładniej. Będzie widać ich wewnętrzną budowę, ale to jest jakby może drugorzędne w niektórych momentach. Dobrze. Więc co się dzieje w tej sekcji G? Gdybyśmy ją przeczytali w całości, no nie będziemy jej teraz czytać, to zauważylibyśmy, że przynajmniej poniższe elementy, treści dla Łukasza w tym materiale były szczególnie istotne. Po pierwsze, generalnie uczniowie. Po drugie, rozpoznanie i potwierdzenie Jezusa jako Syna Bożego. Po trzecie, cudowne działania Jezusa, ale z ważną rolą uczniów. Wcześniej takie rzeczy się właściwie nie działy. A w każdym razie nie w takim charakterze, jak to właśnie ma miejsce w tej sekcji. Po czwarte, misje uczniów i wskazówki misyjne. Po piąte, zapowiedzi cierpienia i śmierci Jezusa, czy generalnie odrzucenia Go, oraz takie właśnie motywy, które sugerują, że lud okaże jakby krótką pamięć czy w stosunku do Jezusa i zachowa się w stosunku do Niego no, zupełnie nieadekwatnie do Jego służby. I ostatnie w tej sekcji w sposób po raz pierwszy, taki bardzo wyrazisty, pojawia się Królestwo Boże. Chodzi o Jego zwiastowanie, doświadczenie Jego mocy. Takie rzeczy. To, że po prostu ta sekcja jest rzeczywiście czymś innym od tego, co się działo wcześniej, to może być też widoczne przez pewne wyraźne zmiany, które zachodzą
w tym materiale w stosunku właśnie do tego, co Łukasz wcześniej opowiadał. Więc zmienia się to, że uczniowie w tej całej sekcji są jakby na pierwszym planie. Po raz pierwszy podejmują jakąś inicjatywę. Ujmują się za ludem, ale też ścigają się między sobą o pierwszeństwo. Chcą jakoś sami zadziałać, kiedy idą sprawy źle. Dopytują się o różne rzeczy. Jest dużo więcej interakcji między Jezusem a uczniami. Działania Jezusa w wielu momentach są właśnie tak opisane, że ten udział uczniów w tych działaniach jest bardzo ważny. Ostatecznie jest to cała sekcja, w której dwukrotnie uczniowie zostają wysłani na misję. Oni teraz mają coś sami zrobić, nie pod skrzydłami Jezusa, ale sami zostają wyposażeni. No i to wszystko, to całe wyposażenie stanowi też treść tej całej sekcji, jest ważne. Wyposażenie, ale też zasady, jakimi się mają kierować w czasie tych swoich misji. Szczególne objawienie otrzymują właśnie uczniowie, a wybrani z nich jeszcze więcej, powiedziałbym, jeśli chodzi o to objawienie, o pewną jakby taką świadomość. No, gdybyście przeczytali jakby cały ten materiał w tych granicach, to naprawdę zobacz, a potem czytając rzeczy, które się działy wcześniej i później, to zobaczycie, że jest po prostu no, porażające, jak niewspółmiernie w tych granicach uczniowie są aktywnie obecni. Stąd też właśnie wielu komentatorów, jakby dostrzegając to, też podobnie jakby klasyfikuje ten materiał, że to jest właśnie coś, co jest dedykowane jakiemuś takiemu formacji uczniów. W tej sekcji Łukasz bardzo często operuje zderzeniami takich idei bądź paradoksami i robi to w odniesieniu do bardzo różnych tematów. Na przykład zestawia ze sobą zyskanie swojego życia z jakby wyrzeczeniem się samego siebie. Służba ludziom, poświęcenie, służba jakby pomimo różnym reakcjom tych ludzi, obok jest zilustrowana z jakby z taką niechęcią ludzi, niebezpieczeństwem ze strony ludzi, z postawą jakiegoś odrzucenia. Kolejne, z jednej strony pokazuje świadomość planu, świadomość i doświadczenia nowej rzeczywistości, a z drugiej strony pokazuje bohaterów, uczniów, którzy mają bardzo cząstkowe poznanie, bardzo ułamkowe i zachowują się w sposób jakby no zupełnie nieadekwatnie do tego, do czego wydawałoby się, że już wydawało się, że już dorośli. Na przykład jeśli chodzi o uczniach tutaj. Więc z jednej strony pojawia się jakby świadomość planu, świadomość tej właśnie tego, kim jest Chrystus, a z drugiej strony okazuje się, że zachowują się tak, jakby nie wiedzieli, jaki charakter ma Chrystus, że nie wiedzą właściwie, w czym mają udział, w czym uczestniczą. Z jednej strony pojawia się kwestia posiadania określonej mocy, a z drugiej strony wezwanie do tego, żeby ta moc nie charakteryzowała służby uczniów przede wszystkim. Chrystus pokazuje się w mocy, a potem jakby wycofuje się zupełnie z takiej pozycji, nie chce jakby z takiej pozycji prowadzić swojej misji. Różne obszary Łukasz w tym materiale ze sobą jakby tak zestawia trochę właśnie na zasadzie kontrastu i to nie powinno nas w związku z tym jakoś tak dziwić. Widać, że przez te kontrasty usiłuje pokazać pewną złożoność sytuacji, w jakiej się znajdują uczniowie.
Generalnie sekcja G to szeroki obraz pierwszej formacji najbliższego grona uczniów Pana Jezusa. Ciąg dalszy nastąpi w sekcji G1. Mamy tu pewną mozaikę, która ma pozwolić czytelnikowi dostrzec uczniostwo we właściwej konstelacji tematów powiązanych z nim. Ponadto sekcja gra jednocześnie przykładem pochodzącym od samego Pana Jezusa i wskazaniami dla uczniów. Wiele lekcji dokonuje się w reakcji na błędne podejście i rozumienie rzeczy przez samych uczniów. Jeśli chodzi o Jezusa jako przykład dla uczniów, to na pierwszy plan wybija się to, że Chrystus jest świadomy swojej drogi, świadomy tej ścieżki, którą ma przejść. Ta świadomość stanowi kluczowe tło dla jego prezentacji jako sługi Pana Nauczyciela. Musimy stwierdzić, że jego wola dopełnienia misji, wytrwałość, miłosierdzie, uparte przywoływanie niechętnych, pochylanie się nad tymi, którzy niedługo odwrócą się od Niego, dokonywanie właśnie w świadomości, jak potoczą się Jego najbliższe losy, są olbrzymim wyzwaniem dla reszty uczniów. Mówiąc krócej, nie potrafią sobie uczniowie dobrze poprzekładać tego, że ich Jezus, będąc Synem Człowieczym, czyli w ich wyobrażeniu boskim władcą, nagle zaczyna się jakby wycofywać z tej pozycji władcy. Zaczyna jakby zupełnie w innym klimacie spełniać swoją służbę. Muszą jakby od nowa przerobić, przepracować temat, co to znaczy służyć, mając określony autorytet, mając określoną moc, jakie pozycje powinny pozajmować właśnie autorytet i moc w służbie naśladowcy Chrystusa. Ważną techniką Łukasza w tym obrazie jest kontrast pomiędzy wagą, doniosłością i zyskami podążania za Panem Jezusem, a możliwymi patologiami w tej służbie. Apostołowie i uczniowie stoją pod różnoraką presją wewnętrzną i zewnętrzną. Muszą oprzeć się pokusie poczucia wyższości, separacji, rywalizacji, odstąpienia od roli sługi, ale też przyjąć fakt odrzucenia jako naturalnie związany z ich przestrzenią służby. To odrzucenie, ten element, to realna przyczyna frustracji lub zniechęcenia. Słowa krytyki Pana Jezusa, które w którymś momencie wystosowuje do tłumu, powiem Wam o tej scenie, tutaj myślę, jak schodzić z góry po przemienieniu, pewien ojciec prosi o uzdrowienie swojego syna. No i mówi, że oczywiście no, dawał go z uczniom, ale oni nie mogli. No i tam padają słowa Jezusa, które no, brzmią dość niesamowicie, tak? Mówi, nie pamiętam teraz dosłownie, ale mówi tylko o jakby przewrotne pokolenie, jak długo was mam znosić, tak? Przynajmniej u Łukasza no wyraźnie jest to słowo pod adresem ludzi, tak? I to jest ciekawe, bo nagle właśnie ta nieoczekiwana właściwie reakcja Jezusa, która jakby się jest nie do pary z całym szeregiem innych jego reakcji i wskazań dla uczniów, być może została przytoczona przez Łukasza właśnie w pewnym sensie na usprawiedliwienie sytuacji, w jakiej też będą uczniowie i są uczniowie, stanu frustracji, kiedy materiał, ludzie, którym się służy, w sposób bardzo konsekwentny reagują no, niedorzecznie, tak? Nieadekwatnie, przewrotnie, no, zupełnie jakby w sposób trudny do wytłumaczenia, w stosunku do tego, co im się daje, jak się im służy. Dobrze.
Okej. Okay. Jak powiedziałem, w materiałach swoich całą, jakby cały materiał tego, tej sekcji macie wydrukowany, jego układ również. Pozwólcie, że króciutko zrobię to samo na slajdach. Więc generalnie cała sekcja G ma układ koncentryczny. Fragment D z wezwaniem kluczowym właśnie do uczniostwa jest taki dość rozbudowany. Drugim takim bardziej rozbudowanym fragmentem jest ostatni fragment tej całej sekwencji. Macie go rozpisany w materiałach, ale generalnie układ całości jest właśnie taki i do tego wezwania w ramach tych granic zmierza Łukasz. Mhm. Układ treści, jaki mamy w tej sekcji, mniej więcej mamy, z grubsza rzecz biorąc, możemy powiedzieć tak. Ramę stanowią rozesłania misyjne. Następnie mamy pewne zapowiedzi sugerujące mniej lub bardziej dosłownie to, że Jezus zostanie zdany, wydany na sąd ludzki i gdzieś tam z jednej strony zostanie wydany w ręce ludzi. Czy no, okej. Okay. A pierwszy fragment, który na pierwszy rzut oka może nam się wydawać taki troszeczkę nie wiadomo od czapy troszeczkę z tym Herodem, tak, że był zainteresowany i chciał się spotkać, ale sugeruję wam, że jest to miękka aluzja do tego, że takiego spotkania w przyszłości w Ewangelii Łukasza rzeczywiście dojdzie, ponieważ jedynie Ewangelia Łukasza pokazuje, że w czasie procesu Jezusa Jezus staje przed Herodem. Tak? I Herod, który wcześniej dokonał zabójstwa na Janie Chrzcicielu, też będzie miał swój udział w procesie Chrystusa. To delikatne tutaj nawiązanie do Heroda i do tego, że chciał go widzieć, spełni się. Spełni się. I w jakimś sensie też Herod jest też tym jednym z ludów, w których go ręce Chrystus zostanie ostatecznie wydany. Następna warstwa to dwa takie zdarzenia nadzwyczajne. Pierwsze to jest rozmnożenie chleba, potem jest uwolnienie z młodzieńca, uwolnienie od demona. Te dwa zdarzenia właśnie cudowne, ale ze specjalną rolą uczniów. Przyjrzymy się temu. W środku pewna rozbudowana i skoncentrowana na Chrystusie część tekstu, która po prostu w swoim głównym wezwaniu jest zaproszeniem do uczniostwa, do, ale też służy pogłębieniu świadomości tego, na czym ma polegać misja Chrystusa, jakie standardy sam Chrystus chce w swojej misji prezentować. Czyli tak. Cała ta sekcja w głównych swoich warstwach to rozesłania, wskazania, zaangażowanie uczniów w doświadczenie jakby Królestwa Bożego, zapowiedzi wydania Jezusa. Chrystus służy ludowi mimo wszystko, ale no to jest jakby główny ten element. Potem mamy służba uczniów czerpie z Chrystusa. Do tego jakby... Do takiej jakby formuły sprowadziłem tą warstwę, bo za każdym razem w tych obu dwóch scenach Jezus jest jakby tym ostatnim, tą przystanią, w którą jakby cofają się uczniowie, kiedy sami nie mogą podołać określonemu zadaniu. Jest potrzeba, jest określona sytuacja, okazuje się, że w jednej i w drugiej oni czegoś nie mogą i Chrystus wypełnia to, czego oni nie są w stanie w danym momencie zrealizować, a wiąże się to z służbą wśród ludzi.
ponieważ ta służba ma różne swoje aspekty, różne zabarwienia, tutaj jakby podałem te różne jakby odczucia, które jak sądzę, odczucia czy jakby no, sytuacje, które zostały przez te dwie sceny przywołane. W środku mamy wezwanie do zdecydowanego uczniostwa, naśladowania Jezusa, ale też widzimy, że uczniowie mogą przyjrzeć się lepiej temu, jak Chrystus gotowy jest się uniżyć i jak On zamierza korzystać ze swojego autorytetu. Dobra. W związku z tym moglibyśmy podsumować to wszystko, co powiedziałem w kilku punktach. Sekcję charakteryzuje to, że po prostu koncentruje się na uczniach. Wszystkie pozostałe jakby postaci i grupy to jakby troszeczkę mają takie funkcyjne znaczenie i za każdym razem po prostu wzrok Łukasza koncentruje się na Jezusie, na Jego uczniach. Sekcja skupia się na ukazaniu służby Jezusa oraz służby Jego uczniów pośród napięcia pomiędzy powołaniem, świadomością, rozpoznaniem, a jakby różnego rodzaju negatywnymi sytuacjami, zagrożeniem, pomieszaniem, tego typu rzeczami. W sekcji Jezus uczy i jednocześnie jest dla uczniów pierwszorzędnym przykładem postaw sługi, kogoś oddanego misji, którą rozumie lepiej niż jej adresaci. Tak? To jest istotne, bo w tej całej sekcji widzimy uczniów, którzy właśnie jeszcze są całkiem w drodze, jeśli chodzi o zrozumienie tego, w czym biorą w ogóle udział, a i tak zaczynają być już dalej niż ci, wobec których będą służyć. Także no, sytuacja jest dość taka ciekawa. Ok, dosyć wstępów. Weźmy w takim razie pierwszy tekst. Przez niego króciutko, ponieważ jakby dużo szerzej ta cała historia związana z wyposażeniem uczniów, z ich przygotowaniem do służby, jest opisana we fragmencie paralelnym do fragmentu A, więc teraz pozwólcie, że jedynie zaznaczę pewne rzeczy. Moim zdaniem sytuacja wygląda tak. Jezus po pierwsze daje określone wyposażenie i wskazówki odnośnie standardów, jakie mają spełniać. Natomiast w tych pozycjach akcentowanych widzę, że Jezus wysyła swoich uczniów. Dlaczego tak to widzę? No to jest rozmowa na dłuższą kawę, ale jeżeli nie zapomnę i będę pamiętać, to kiedy skończę omawiać fragment A, myślę, że to dlaczego akurat te wersety ostatecznie przyjąłem jako te akcentowane, troszkę się wyjaśni. Czyli akcent polega na tym, że Jezusowi zależy, aby uczniowie wzięli udział w misji, aby ich rozesłać. Taki jest akcent. I oni to robią. I wykonują te rzeczy, do których ich jakby przygotował i wyposażył. Głoszą Królestwo Boże i służą ludziom, pośród których głoszą. Zwróćcie uwagę, że w tym krótkim elemencie zostaje zebranych przynajmniej takie rzeczy jak zostaje im przypisany pewien autorytet, pewna moc wykonywania rzeczy, których normalnie nie mogli, tak? Ocierają się w pewnym sensie o moc Królestwa i jest to ich doświadczeniem, czymś zupełnie nowym, ale z drugiej strony pokazuje, że w tej misji, werset trzeci, mają się jakby całkowicie zdać na Boga. Całkowicie zbytać w tym sensie jakby na Chrystusa, który jakby mówiąc im, że niczego nie potrzebują z zabezpieczeń, on ich w pewnym sensie jakby zabezpieczy. I nie mamy tutaj żadnych szczegółów. Nic, tak?
To jest bardzo skrótowe jakby przedstawienie przez Łukasza sytuacji, w jakiej zostają postawieni apostołowie. Z drugiej strony pokazuje też pewien autorytet i jakby, a nie tyle może autorytet, co po prostu w związku z tym, że dał im pewien autorytet, pewne jakby pozycje, pokazuje również, jak daleko mogą się posunąć z okazywaniem tego autorytetu i mówiąc krótko, co się ma wydarzyć, kiedy nie przyjmą ich w jakiejś miejscowości, tak? Strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wydaje się, że jest to pewna aluzja do takiego zachowania pobożnych Żydów, którzy na granicy z Izraelem czy ze swoją ziemią, a nie ze swoją tam gdzieś, oczypywali właśnie nawet nogi, aby z tych ziemi nieczystej nawet proch na ich nogach nie pozostawał i nie wnosili go do swojego ludu. Więc to jest taka po prostu tylko figura, która sugeruje, że ci, którzy nie przyjęli, są właściwie potraktowani przez apostołów, czy jakby no, mają im dać taki znak, że właściwie zachowali się jak poganie. Tak? Zachowali się jak poganie. Ci, którzy nie przyjęli, tak? I uczniowie przez ten gest coś takiego zdają się mają im zakomunikować. Dość enigmatyczny jest werset 4, ale no właśnie mam wrażenie, że troszeczkę więcej się wyjaśni, nie za wiele, ale troszeczkę więcej w tej fragmencie paralelnym. Ja go czytam tak, że mówiąc krótko, w tej służbie, pośród autorytetu, pośród wyposażenia, macie zachować skromność, macie zachować pokorę. Skromność dotyczy tego, że wchodzicie do tego domu, kto was przyjął i nie gremasicie, nie szukacie lepszego, tak? Nie łazicie od domu do domu, korzystając jakby z tego jakby pewnej rozrywki, tak? Nie. Przychodzicie i cieszycie się tym, co dostajecie tam, gdzie żeście zostali przyjęci. Tak rozumie te słowa, tak? W związku z tym, pośród wyposażenia takiego, powiedziałbym, w moc, pośród tych informacji o tym, że dostaniecie całkowicie zabezpieczeni z jednej strony i pewne rzeczy macie nie zabierać, tutaj nawet macie nie zabierać prochu z tych ziem, z tych miejscowości, gdzie was nie przyjmą, generalnie ma was charakteryzować postawa skromności i jakby z takiego samoograniczenia, żeby wam się po prostu okej. Żeby wam woda sodowa do głowy nie uderzyła, tak? Macie to wszystko, ale macie to wszystko sprawować we właściwej formie, tak? Tak to czytam, niech to nam na razie tyle wystarczy. Przejdźmy do fragmentu drugiego, a dokładniej trzeciego, teraz C. Fragment B, dojdziemy do niego, ale wtedy, kiedy znajdziemy, będę omawiał B1, to wtedy razem omówię z B, jak sądzę, tak. Czyli Heroda i zapowiedź wydania, króciutko skomentujemy, ale troszeczkę dalej. W takim razie mamy przeciekawą sytuację, mamy zdarzenie pod tytułem Rozmnożenie chleba, pozwólcie, że przeczytam. A apostołowie, powróciwszy, opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali. I wziąwszy ich z sobą, wycofał się na pustkowie koło miasta zwanego Betsajdą. A tłumy, dowiedziawszy się o tym, poszły za nim. Przyjąwszy je, mówił do nich o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. A dzień chylił się ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do niego 12 i rzekli: rozpuść tłum, aby poszli do okolicznych wiosek i osad tam postarali się o pomieszczenie i wyżywienie, gdyż tutaj jesteśmy na miejscu pustynnym. A on rzekł do nich: wy im dajcie jeść. Oni zaś odrzekli: nie mamy więcej aniżeli 5 chlebów i 2 ryby, chyba żebyśmy poszli i kupili żywności dla wszystkiego ludu. Albowiem mężów było około 5000. Rzekł więc do uczniów swoich: każcie im usiąść w grupach mniej więcej po 50. I uczynili tak. I posadzili wszystkich. Wziąwszy zaś te 5 chlebów i 2 ryby,
Spojrzał w niebo, pobłogosławił je, rozłamał i dawał uczniom, aby kładli przed ludem. Jedli i nasycili się wszyscy. I zebrano pozostałych okruszyn 12 koszów. Dobrze. Jak widzicie, znowu rozpoznaję ten tekst jako układ taki równoległy. I widzę go mniej więcej tak. Uczniowie i lud. Uczniowie i lud. Jezus zabezpieczający potrzeby. Takie widzę relacje pomiędzy tymi dwoma parami. Z grubsza rzecz biorąc. No, sytuacja jest oczywiście taka, że po tej całej misji wracają i zdają relacje. No, można sobie przypuszczać, że no, emocji dość, doświadczeń mnóstwo. Z chęcią by, podejrzewam, właśnie zaangażowali Jezusa, żeby im wiele rzeczy też, podejrzewam, wyjaśnił i skomentował z tym, co wszystkim mieli do czynienia. Też pewnie chcieli się po prostu pochwalić, jak to wszystko poszło. Zwróćcie uwagę, Łukasz nie daje nam ani słowa na temat tego, jak im poszło. Kocham za to Łukasza, naprawdę. Co ciekawsze rzeczy wycina. Jakaś cenzura co była. I on co tak co chwilę. No w każdym razie, zwróćcie uwagę, Łukasza to nie interesuje, nie widzi, żeby to było w jakiś sposób istotne dla Teofila, do któremu dedykuje cały ten tekst. W każdym razie pokazuje sytuację taką. Wydawało się już, że będą mieć chwilę wolnego. Tak? Tymczasem po jednej pracy przyszli ludzie z określonymi potrzebami i praca się nie kończy. Więc poprzez takie drobne sygnały właściwie Łukasz właśnie kreśli nam, z czym się uczniostwo wiąże. Tak? Nie jest tak łatwo przerwać służbę. Nie jest tak łatwo wyjść z tej sytuacji, w jakiej się człowiek, uczeń znalazł. Z drugiej strony popatrzcie, że w tej całej sytuacji cały ciężar właściwie bierze na siebie Jezus. Od początku. On ich wyciągnął, chciał im zabezpieczyć jakby ten odpoczynek, ten czas sam na sam, ale się nie dało. W związku z tym to on przyjmuje te tłumy. Nie widzimy, żeby w tym miejscu byli uczniowie jakoś zaangażowani. To on je uczy, to on je uzdrawia. Tak? I teraz dochodzimy do sytuacji przeciekawej, ponieważ widzimy, że po raz pierwszy uczniowie zaczynają być aktywni w swoim stosunku do ludu. Dostrzegają jego określoną potrzebę, sytuację, a właściwie nawet uprzedzają pewną właściwie sytuację, że za chwileczkę zrobi nam się tutaj po prostu niefajna właśnie okoliczność, bo jesteśmy w miejscu pustynnym, a ludzie po prostu nie mają co jeść. Tak? I to oni interweniują, to oni jakby zaczynają być po prostu wrażliwi na potrzeby ludzi. To jest ciekawe, czy ta służba ich tak uwrażliwiła, ta akcja misyjna. W każdym razie jest to pierwsze zdarzenie, no i akurat pojawia się właśnie po ich powrocie z misji. Sądzę, że to nie jest przypadkowe. Co się dzieje w takim razie? Widzimy, że ta sytuacja może być rozwiązana w sposób naturalny. I uczniowie propozują rozwiązanie. Panie, rozpuść ich, tak? Niech sobie idą, wezmą jedzenie i tyle, tak? Czyli zwróćcie uwagę, jest to sytuacja, w której rozwiązanie naturalne istnieje. Tymczasem Jezus decyduje się z jakichś powodów, aby tą całą sytuację rozwiązać zupełnie inaczej. Myślę, że prowokuje uczniów i oczywiście przez to słowo wy im dajcie jeść, prowokuje ich do kilku rzeczy. Po pierwsze, zaczynają myśleć nad tym.
wygląda na to, że żadne nadnaturalne rozwiązanie im nie przychodzi do głowy i badają swoje możliwości, tak, wersja 13b. Więc mówią, no my tego naturalnie nie potrafimy rozwiązać. I Jezus mówi w związku z tym, okej, no to popatrzcie. Istota tego całego zdarzenia jest taka, jak sądzę, że lud jest zupełnie z dala od tego cudu. Jezus odpycha go jakby trochę od siebie, tak? Niech sobie posiadają, tak? A głównymi obserwatorami zdarzenia tego cudownego są uczniowie. I oni są właśnie tymi pośrednikami. Przychodzą do Chrystusa, biorą od Niego i roznoszą. I tylko oni, wcześniej uświadomiwszy sobie i po nazwaniu problemu po imieniu, mamy tylko tyle chlebów i tylko tyle ryb, tak? Oni patrzą, jak rzeczy się dzieją i to musi im dać w jakiś sposób do myślenia na temat sytuacji, jaką sami dostrzegli. Stoją wobec ludu w określonej sytuacji, wobec określonej potrzeby i nagle się okazuje, że Jezus wychodzi naprzeciw tej potrzebie i właściwie pokazuje ludowi, że to uczniowie im dają coś. Do czego zmierzam? Mam wrażenie, że to całe zdarzenie umieszczone w innym kontekście byłoby nam łatwiej jakby patrzeć na to, jakby, że Jezus zabezpieczył przede wszystkim potrzeby tego ludu. Ale ja mam wrażenie, że umieszczone w tej sekcji to jest to znak bardziej dla uczniów odnośnie ich służby i jakby służący prowadzeniu ich jako uczniów przed lud, aby lud zaczął widzieć w nich właśnie tych, którzy też będą mu służyć. Którzy będąc przy Chrystusie będą realizowali służbę. Na znak, że coś takiego może być jakby głównym ciężarem tego fragmentu jest to, że zwróćcie uwagę, to co kończy ten nasz fragment, to jest tylko potwierdzenie, że potrzeba została zabezpieczona. Nie widzimy żadnej reakcji ludzi. Nic. Oni po prostu siedli, zjedli, cześć, i się skończyło, tak? Z punktu widzenia Łukasza ich reakcje nie były mu jakby istotne, nie były potrzebne. Moim zdaniem to jest jakby dodatkowe świadectwo, że ten fragment bardziej był odpowiedzią dla uczniów i bardziej, jeżeli popatrzymy na niego, na to jakby od strony jakby czytelnika, czyli dla kogoś, kto czyta Łukasza, widzi, że ma się przede wszystkim nauczyć właśnie o tym, jak Chrystus jest źródłem w służbie Jego uczniów, tak? Bo de facto mamy bardzo plastyczny obraz właśnie czegoś takiego. Uczniowie chcą pomóc, ale muszą sięgnąć do Chrystusa, aby to zrobić. A z drugiej strony Chrystus mówi, tak, chcę, żebyście właśnie wy byli tymi, którzy udzielają. Tak? Pytanie, czy jakby brak wypowiedzi na temat ludu no jest też takim ukrytym sądem troszeczkę nad ludem, tak? Który Łukasz przemyca, że Chrystus dokonuje czegoś dobrego dla nich, okej, przez uczniów, ale coś się dzieje. I oni po prostu są tacy głusi. Pytanie, czy jest w tym również jakoś taka przez milczenie krytyka zawarta? No, nie zdziwiłbym się, tak? Nie zdziwiłbym się, ponieważ fragmentem paralelnym do tego jest właśnie uwolnienie tego syna, tak? I tam Jezus nie waha się użyć bardzo mocnych jakby określeń pod adresem tego pokolenia. Dobra, lecimy dalej.
No i dobrze. Jesteśmy w takim razie w sednie sedna. Czyli w absolutnie centrum tej całej sekcji. No tu jest dużo literek, ale macie u siebie jakby wydrukowane to wszystko. Co się dzieje w tym całym fragmencie? Mamy takie rzeczy. Na krawędziach elementy A i A1 mamy dwa świadectwa o tożsamości i autorytecie Jezusa. Za pierwszym razem Jezus się pyta swoich uczniów i świadectwo składa Piotr. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga, Syn Boży, tak? Na dole mamy świadectwo Ojca, tak? Na górze przemienienia Ojciec mówi, ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie, tak? Czyli mamy dwa świadectwa, ale zaraz po tych świadectwach mamy, a On zgromił ich i zakazał im mówić o tym komukolwiek, tak? A na dole mamy, oni przemilczeli to w tych dniach, nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Tak? Czyli mamy jakby w takim porządku, dwie części tekstu, które względem siebie mają równoległe idee, tak? I zasada jest taka sama jak tutaj. Akcent pada na to. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, zwykle jak czytamy te teksty, bez retoryki biblijnej, powiedziałbym, mamy świetne dowody na to, że Chrystus jest właśnie Synem Bożym, że Jezus jest Chrystusem i jest Synem Bożym. Ale Łukasz, stosując określone reguły, mówi, tak, to prawda, ale ważniejsze w tym miejscu jest to, że dochodzi do zakazu propagowania tej prawdy. I tu się ten zakaz jakby spełnia. Tak? Uczniowie tutaj jakby zachowują się zgodnie z tym, co z tą instrukcją, jaką wcześniej dostali. Dobrze. Potem mamy co? Potem mamy z kolei zapowiedzi śmierci Jezusa, a potem mamy centralne wezwanie do uczniostwa. Tak? Tak wygląda to serce tej całej sekcji, czyli wersety 9:18-36. Warstwowo moglibyśmy powiedzieć tak. Jezus domaga się ukrycia jego tożsamości przez uczniów. Zaczynam od tego, co jest akcentem w tej warstwie. A oprócz tego mamy czytelne świadectwo o Jezusie, że jest Chrystusem, Synem Bożym. Potem mamy świadectwa zapowiadające odrzucenie przez liderów, cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. I najpierw świadczy o tym sam Jezus, a potem mamy jeszcze niebiańskich proroków, bo choć prorocy to jednak zeszli i się podzielili informacją. Tak? A w środku mamy wezwanie Jezusa do zdecydowanego naśladowania Go. Droga do życia, to już tam treść, wiedzie przez samozaparcie się oraz wytrwanie przy nauce Jezusa. Czyli tak to wygląda warstwowo. Przyjrzyjmy się w takim razie tej pierwszej cząstce. I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie i zapytał ich tymi słowy. Za kogo mają mnie ludzie? A oni rzekli, za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. I rzekł do nich, a wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział, mówiąc, za Chrystusa, Syna Bożego. A on zgromił ich i zakazał im mówić o tym komukolwiek. Czy mieliście kiedykolwiek problem z tym tekstem? W całości, w tych granicach, do 21. Czy mieliście kiedykolwiek, jakikolwiek problem z tym tekstem? Jeśli chodzi o zrozumienie. Nie zrozumienie. Jest
pewne odkrycie pewnej rzeczywistości, kim jest Chrystus. No i zakaz, żeby oni nie mówili póki co. Aha. To czemu tak kategorycznie nie mówili, żeby nie mówili? No nie, chodzi o to, że tak jest ten tekst, nie? No to ja tutaj domyślam się, że tam coś... Nie, nie, bo dla mnie jest pytanie, czy to okej, zakaz. Przepraszam, ale... Ale jaki ma mieć sens zakaz, skoro, no właśnie, o to mi chodzi. Oczywiście pytam się o sens tego działania, bo mówiąc krótko, wydawało się, że całą sekcję F udowadniałem, że Jezus się chce odkryć i chce być rozpoznany, tak? Więcej, Łukasz, zanim jeszcze doszedł do prezentacji Jezusa już w trakcie działania, sam się nieźle napracował, żeby powiedzieć, kim jest, jako kto przychodzi, tak? No, w związku z tym... No nagle dochodzimy do tego miejsca i no i taki kwiatek, tak? No więc dlatego się pytam, jak sobie radzicie ze zrozumieniem tego, nie z przeczytaniem, tak? Ja rozumiem, że czytać umiemy, tylko pytanie, czy coś z tego rozumiecie, tak? Czy to wam się klei w tym w ogóle tekście Ewangelii Łukasza? No. Okej. Okay. No moim zdaniem się tak łatwo nie klei. Ale się klei. No to jest pytanie, to jest, tutaj mamy teraz dochodzimy do bardzo, bardzo trudnego elementu, ale no to jest, postaram się w takim razie wam skomentować. Po pierwsze, widzimy jakby w tej krótkiej scence parę podobieństw do rzeczy, które się już wcześniej działy. Zwróćcie uwagę, znowu mamy wzmiankę, że się zmodlił na osobności, a potem zaczyna Jezus pytać swoich uczniów, tak? No już było coś takiego, że poszedł się Jezus modlić, a potem wybrał spośród uczniów 12 apostołów. I ostatni z nich zostaje wymieniony ten, którego miał być zdradzić czy wydać. Zwróćcie uwagę, że ta modlitwa i to pytanie pojawia się też w relatywnie bliskim kontakcie z tekstem, który będzie właśnie mówił znowu o śmierci, tak? Zaraz po tym będzie zapowiedź śmierci i cierpienia Jezusa, tak? Więc sytuacja jest taka, że oczywiście no komentatorzy sobie różnie z tym radzą, generalnie z tym wersetem 21, ale na razie jeszcze pozwólcie, że zatrzymam się na tą górną częścią. Jezus zadaje pytanie swoim uczniom, chociaż wydaje się, że już niejedne doświadczenie ci uczniowie mają jakby tej kategorii za sobą, że ich odpowiedź właściwie my znamy w jakiś sposób. To spotkanie, które miało chociażby miejsce między Piotrem i Jezusem za pierwszym razem, przynajmniej w tym komentarzu, jaki ja wam zaoferowałem, no był taki, było to, że Piotr miał świadomość, że stanął w pewnym sensie przed Bogiem. Tak? Jego odpowiedź, Panie, odejdź ode mnie, bo człowiek grzeszny, no i potem odpowiedź nie bój się stanowi taką dość ciekawą parę. Dobrze. Jezus zadaje pytanie i teraz myślę, że to pytanie ma taką funkcję. Zadaje im pytanie, ponieważ właśnie będzie ich stawiał na krawędzi jakby ich rozumienia tego, co się rzeczywiście dzieje i tego, jak oni jakby na krawędzi ich rozumienia istoty misji Chrystusa i tego właśnie, co Jezus uczyni jako Syn Człowieczy, a tego, jakie są ich wyobrażenia o tym, co Syn Człowieczy powinien zrobić, na przykład w niedługim czasie, albo jak przyjdzie do Jerozolimy. Tak? Więc oni to są kolejni bohaterowie Łukasza, którzy mają określone wyobrażenia. Jezus, Syn Boży, skoro przyszedł, skoro się ujawnił, to on ma określoną rzecz do zrobienia w stosunku do Izraela i kropka. Tak? Więc kiedy mówią Syn Człowieczy i Chrystus, tak, to jest jakby tutaj w niektórych momentach tekst Łukasza bardzo blisko łączy jeszcze te dwa tytuły z Syn Człowieczy. Czyli ten z Daniela, niebiański władca. I chodzi o to, że kiedy oni wyznają to, Chrystusa Mesjasza, czyli tego władcy namaszczonego, to oni jakby mają też określone oczekiwania.
I teraz Jezus z jednej strony wyciągając to z nich, za kogo go uważają, teraz będzie ich konfrontował z tym, co on rzeczywiście ma zamiar zrobić i w jaki rzeczywiście sposób ma spełnić swoją misję do końca. To jest moment konfrontacji uczniów. Więc z jednej strony każe im, wypowiedzcie, za kogo mnie macie, dobrze, okej, okay, za tego mnie macie. Czyli wiążecie ze mną określony autorytet, określoną moc. A teraz popatrzcie uważnie. Nikomu o tym mówić nie będziecie. Tak? I w tym momencie oni właśnie powinni zrobić takie duże oczy. Mówi, jak to? Przecież w ogóle całe to całe zamieszanie jest właśnie po to, żeby ciebie ogłosić. Po co nas wysyłałeś, żebyśmy zwiastowali Królestwo Boże? Po co nam dawałeś moc do tego, abyśmy tą misję mogli spełnić? Tak? Po co były te akty mocy, które żeśmy prawdopodobnie przejawiali, kiedy żeśmy tam poszli i rozmawiali z tymi ludźmi? No. Więc to jest ten element, że Jezus usiłuje skonfrontować ich wyobrażenia z tym, jak ma przebiegać dalej jego misja, bo oni uważają, że to jest władca, w związku z tym zacznie po prostu działać jak władca, wedle ich oczekiwań. Jezus mówi, jakby chce ich przygotować na to, że będę działał zupełnie inaczej, chociaż jestem tym władcą. Tak? Czyli mówiąc krótko, zaczyna ich uczyć, że bycie w autorytecie i posiadanie określonej mocy nie oznacza od razu zadziałanie w taki sposób, jak wy zostaliście jakby wychowani myśleć o tym, tak? Przygotowani, jak zostaliście uformowani. I teraz, teraz w związku z tym jakby zaczyna jakby właśnie przygotowywać ich na to i zabrania im temu o tym, kiedy komukolwiek opowiadać. Oczywiście pojawił się w różnych podręcznikach teologii termin tajemnica mesjańska. Głównie jest ukuty przez w oparciu o Ewangelię Marka, no ale za każdym razem... Sekret mesjański, czy tajemnica mesjańska. No i trzeba powiedzieć tak, że jeżeli się popatrzy na całość treści ewangelicznej, czyli to, Jezus najpierw w tej sekcji poprzedniej jakby na uszach stawał, aby pokazać, kim jest. Tak? Mówił to zwykłym ludziom i mówił to liderom. I więcej mówi, skoro mnie nazywacie Panem, to czemu nie czynicie tego, co wam mówię? Tak? Czyli mówiąc krótko, ma jasną jakby jasny obraz swojej własnej pozycji. Potem wysyła uczniów i wyposaża. Zaraz, jeszcze potem, wyśle ich kolejny raz i każe im znowu zwiastować Królestwo Boże. Tak? Więcej, kiedy będzie proces, no to sam jakby de facto stwierdzi o sobie, że jest Synem Człowieczym i to tym, który w tego ręku będzie władza i sąd. W Jerozolimie też się ujawnia liderom, i robi to na różne sposoby przez cały ciąg dalszy Ewangelii Łukasza. W związku z tym pojawia się bardzo poważny problem logiczny, tak? O co Jezusowi w tym miejscu chodzi? Pytanie, czy o to chodzi Jezusowi, czy o to chodzi Łukaszowi, czy też Jezus dokonuje pewnej gry retorycznej, ze względu na określoną sytuację i określone wartości, które chce przekazać uczniom. Innymi słowy tak. Czy ten zabieg zabraniający, to nakaz, zakazu rozpowszechniania tej prawdy nie ma wymiaru nakazu, który ma rzeczywiście się dokonać dosłownie, w jakimś sensie, ale ma charakter retoryczny, że chce Jezus zbudować określony obraz siebie jako władcy i sługi
u swoich uczniów, aby oni, mając określony autorytet, też wiedzieli, jak go sprawować. Dobrze, na razie może zatrzymajmy się nad tym, że jest problem logiczny z tym zakazem. Dobra? Jest problem logiczny, ponieważ wszystkie inne działania Jezusa, wszystkie inne działania Łukasza, jakby jak prezentuje Jezusa, są w poprzek do tego zakazu. Tak? Możemy to jakby no, zgodzić się, że on taki jest, ale ja czuję, że na razie mamy za mało danych, abyśmy we właściwy sposób sobie do niego odnieśli się do niego. Tak? Czy to... Dobra. Jeszcze jedną próbę podejmę i zobaczymy, czy nam się to uda. Moje podejście do tego zakazu jest takie. Łukasz, opisując całą tą sekcję jako edukacja uczniów, ma do... prezentuje to, że Jezus wprowadza ich i w autorytet, i w służbę. Natomiast problem polega na tym. Uczniowie mają tendencję, wyniosą jakby ze swojej kultury, do tego, aby postrzegać swoją tożsamość właśnie przez pryzmat władzy, przez pryzmat pierwszeństwa, przez pryzmat mocy. Chrystus usiłuje zburzyć ten schemat ich patrzenia na bycie, na uczniem Chrystusa. W związku z tym posuwa się do takiego radykalnego kroku, aby zobaczyli, że on będzie realizował swoją służbę nie z pozycji mocy, nie z pozycji siły, nie z pozycji autorytetu w takim sposób, jaki pociąga uczniów. Tak? W związku z tym, osobiście ja patrzę na ten ruch Jezusa i na ten ruch Łukasza jako działanie o charakterze retorycznym. Czyli Jezus dokonuje pewnego zakazu, który ma przekazać pewien komunikat na temat pewnej ich jakości służenia, bycia liderem, a nie ma być w sensie dosłownym poleceniem, które ma być spełnione, ponieważ widzimy, że w ogóle nie jest spełnione. Tak? Jeżeli przeczytamy Ewangelię Łukasza, to za wyjątkiem tych dwóch miejsc, tym i w tym drugim, które stanowią kompozycyjnie całość, tylko kompozycyjnie całość, ale też kompozycyjnie pewien komunikat, mamy z tym do czynienia. W każdym innym miejscu zależy Jezusowi i uczniom i Łukaszowi na czymś dokładnie odwrotnym. Uwidocznienie Chrystusa, ujawnienie Go, bycie rozpoznanym jako Chrystus, tak? Więc jeżeli cały materiał jest zupełnie jakby w poprzek do tego, to moja podpowiedź dla Was jest taka. Jest to ruch retoryczny. Mówiąc krótko, normalnie nie staje na rękach, ale żeby Wam coś powiedzieć, pokazać, załóżmy, teraz rozumiecie, stanę na tych rękach, tak? Mam nadzieję, że określony komunikat Wam prześlę, o ile ze staniem ręką jakiś komunikat może być związany, tak? Ale chcę, żebyście mnie zrozumieli, że rzeczywiście nie ma żadnego sensownego powiązania tego zakazu z tym wszystkim, co się dzieje w Ewangelii. Poza tym, że w tej całej sekcji zaraz będziemy widzieć, że uczniowie mają olbrzymie problemy z pojęciem pierwszeństwa, z rywalizacją,
z zachłyśnięciem się właśnie posiadaną mocą. Chrystus chce pokazać, że nie w tym jest rzecz. Nie w tym mają upatrywać swoją jakby pozycję, siłę, istotę swojej służby. Tak? Dobra. Zostawiamy to, bo to będzie... pomieszalibyśmy jeszcze wam za bardzo w głowach, a przecież nie o to chodzi. Okej. W porządku. W związku z tym, tak to widzę, do zapowiedzi śmierci zaraz przejdziemy, ale wcześniej wejdziemy do absolutnego sedna naszej sekcji, czyli do wezwania do uczniostwa. Ten tekst musimy przeczytać. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zawsze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. Powiadam zaś wam prawdziwie. Niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Widzicie, jakby przed chwileczką żeśmy mówili o fragmencie, który no, zabrania uczniom propagowania tej prawdy, że Jezus jest Synem Bożym. Z drugiej strony, jak patrzymy na takie wezwanie, to aby właściwie się jakby odnieść do tego wezwania, żeby przyjąć odpowiednią pozycję wobec takich słów, no nie możemy zignorować właśnie tego, kto je mówi. Jaki jest ten, kto je mówi? Jak się nam dał rozpoznać? Tak? Bo to jest wezwanie, że albo pójdziemy za tym kimś, albo poniesiemy bardzo istotną stratę. Tak? W związku z tym, w jakiś sposób na siłę tego wezwania pracuje wszystko, co zostało do tej pory powiedziane o Chrystusie, wszystko, co zostało jakby o Nim pokazane, jaki jest, jaki się przedstawia, jaki autorytet sobą prezentuje, jaki charakter posiada. Ramy naszego tekstu, werset 23, a potem 25-27, operują motywem zmiany, jakiejś pozornej straty na rzecz określonego istotnego zysku. Tak, tak to wygląda. Wnętrze to właściwie taka jakby sentencja. Tak? Takie podsumowanie, generalna zasada, która jakby podsumowuje całość tej wypowiedzi. Pierwsza cząstka, werset 23, mamy taką jakby grę. Kto chce pójść za mną, tak, niech się zawsze samego siebie, czyli jakby idę za Jezusem, muszę z czegoś zrezygnować, idąc coś muszę ze sobą wziąć i rezygnując z siebie stawiam w to miejsce coś innego. Tak? Czyli jakby tu jest ta idea zamiany w B1, B2, a tu jest jakby pójście z określonym sposobem chodzenia, w sensie z czym to chodzenie ma być powiązane. Tak? Jezus używa w całej tej wypowiedzi dość takich lakonicznych stwierdzeń i ich nie objaśnia specjalnie. W związku z tym rozumiem, że to są pewne kody i musimy jakoś poprzestać na tych kodach. Być może coś możemy oczywiście więcej powiedzieć, ale
no czasami może się okazać, że nie będziemy jakby dość precyzyjni. Czyli tak, mamy trzy części. Pierwsza pokazuje o zaparciu się jakby w sferze wewnętrznej coś. Mamy potem zasadę życia. Wyrzec się siebie ze względu na, jakby do końca ze względu na Chrystusa. I potem mamy zaparcie się, ale bardziej jakby w sferze zewnętrznej, takim po prostu jakby no w życiu, tym jakby bardziej w sferze właśnie tej zewnętrznej naszego życia. Mhm. Na początek mamy takie sformułowanie, jeśli kto chce pójść za mną i tak dalej. Więc wydaje się, że ta oferta jest taka, jak chcesz to idź, no jak nie chcesz, no to nie idź, to nie? Jednak, oczywiście jak zaczynamy to czytać i zaczynamy to czytać coraz uważniej, no to widzimy, że ta alternatywa jest pozorna. Bo oczywiście mamy wybór, ale jeżeli popatrzymy na tą wypowiedź i na cel naszego życia, jako pewien sukces, pewien zysk, to trzeba powiedzieć, że ten fragment nie przedstawia żadnej właściwie alternatywy, tak? Uczniostwo, tak mniej więcej oczywiście lakonicznie, ale tak zdefiniowane, jest jedyną drogą do zysku, naszego osobistego zysku, choć jest związane z tym, że jest, dokonuje się w pewnej pozycji poddania i wymiany, tak? Kiedy powiedziałem, że tutaj mamy w tej pierwszym wersecie 23 tę sferę wewnętrzną, przede wszystkim jakby no, pod na myśli, no, rozumiem, że no może to jest zbyt uproszczenie, ale przyznaję, że miałem tutaj na myśli pewien sposób nowego podejścia do siebie, który rozpoznaje to, co jest w nas niewłaściwego, sprzecznego jakby z duchem Chrystusa i poprzez rozpoznanie Chrystusa, poprzez kontakt z Nim, decyduje się uśmiercać te sfery właśnie, które ten sposób myślenia, te sfery mojego życia, które są właśnie zupełnie niezwiązane z życiem prawdziwym i wprowadzanie w te sfery to, co oferuje Chrystus, co prezentuje Chrystus, przez samego siebie, przez to, co daje, przez swoje wyzwolenie, przez poznanie, przez prawdę, którą daje poznać. Na dole mamy, zwróćcie uwagę, dużo bardziej wyraźną grę pewnym zyskiem, ale też próbę odniesienia osoby, która stoi przed tym wyborem, wobec ostatecznego rozliczenia życia. I tutaj dużo wyraźniej widać, że ta cała jakby wypowiedź to jest taka możliwość wyboru taka pozorna, tak? Bo ostatecznie widzimy, że Chrystus, tak, przychodzący w swojej chwale i Ojca i aniołów, zostaje pokazany znowu jako ten absolutny autorytet, który dokona w pewnym sensie rozliczenia i każde życie, które będzie musiało jakby stanąć wobec tego autorytetu, nagle no, zostanie postawione we właściwej jakby skali ocen. Stąd też no, to moje jakby podejście, że jeśli ktoś chce, tak? Owszem, trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś nie chce, stoi w sytuacji bardzo trudnej, bo jego życie przyniesie w jakimś sensie fiasko. Taką wieczną porażkę. To nie jest tak drobna, nie? Nie chcę powiedzieć jakby co tutaj, o czym Jezus tutaj mówi, ponieważ wydaje się, że to jest dość takie jakby bardzo ogólnie ujęte.
Ale w centrum, nie? Tak. Ale pytanie jest właśnie, tak miałeś, o czym mowa jest w centrum, tak? To sformułowanie, jedna rzecz jeszcze na temat, zanim zejdziemy do centrum. Zwróćcie uwagę, że Jezus z jednej strony występuje przeciwko jakby naszemu jakby niefrasobliwemu jakby zaangażowaniu się w rzeczy, które mogą się okazać, że właściwie są bez wartości i tak naprawdę w jakiś sposób pochłaniają nas, ale zabierają nas. Tak? Chodzi o coś takiego, że można być bardzo zaangażowanym i bardzo jakby podążać w jakichś tam celach, które sobie postawimy, ale może się okazać, że ten próba pozyskania tych różnych rzeczy, nie wiem, władza, komfort, poklask, no to mogą być bardzo różne rzeczy, tak? Choćby cały świat pozyskał, ale może się okazać, że w jakiś sposób te cele, one wcale nie wydobywają prawdziwego mnie, a wręcz przeciwnie, ukrywają, jakby niszczą to, czym mogę naprawdę być i co wydaje się w świetle jakby całej tej wypowiedzi, chce zaoferować mi Jezus. Czyli, mówiąc krótko, w Chrystusie mamy pewien ponadjednostkową możliwość zaistnienia jako jego naśladowca, tak? Czyli w jednym z okej, to dobrze powiedzieć. Naśladując Jezusa i wyrzekając się siebie, w sensie odchodząc od tego, co rzeczywiście jest raczej przeszkodą dla mojego życia, przeszkodą dla mojego bytu, tak? Mogę bardziej zaistnieć jako ja. W Chrystusie mogę wreszcie odnaleźć siebie przez naśladowanie Go. W tym sensie, mówiąc krótko, ilu nas jest, każdy z nas po tej operacji będzie bardziej sobą, niż my bardziej będziemy robotami identycznie jak spod kalki od stancy odbici, tak? Wydaje się, że Jezus mówi, że jeśli będziesz naśladować mnie, zyskasz to, że rzeczywiście możesz odzyskać prawdziwego siebie. I to jest, no myślę, taka podstawowa idea z tego. A idea, która się uwidacznia, jak sądzę, w samym centrum, to jest to, że... Ale właśnie, pytanie. Czy 24 werset dla was mówi o jednej osobie i jej sytuacji, czy o wielu osobach? Na przykład o dwóch może? Wydaje się, to dla każdego. Okej. Chodzi mi o to, czy te... Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Czy jakby te kto i kto, to w ramach tego całego wersetu to jest ten sam ktoś? Czy to jest jakby, czy to jest ciągłość, czy mówimy o dwóch sytuacjach jakby przeciwstawnych? Dwóch co najmniej, dwie postawy. Jeżeli ktoś dokona takiego wyboru, to już nie może dokonać drugiego, prawda? Więc mówimy o dwóch przypadkach, no, czyli... Tak? Co najmniej. Mi się wydaje, że okay. Dwie alternatywy wyboru dla... Jest alternatywa, albo tak, albo tak. Albo tak, albo rybki, albo akwarium, nie? Dobrze, ale ja wam zaproponuję popatrzeć na ten tekst zupełnie inaczej. Czyli tak, popatrzcie, widzicie, to ten tekst ja go zaprezentowałem jako układ równoległy, tak? Aha, widzę właśnie, to może być. Ale można by go zaprezentować również tak. Czyli chiasm. Czyli mamy tutaj tak. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, zachowanie duszy, czyli życia, straci ją. Straci duszę. Kto zaś straci duszę, zachowa. Zachowa życie. Problem polega na tym, że kiedy mówimy o takiej figurze, ona zawsze mówi o jedności. Tak? Ona jakby mówi o pewnej pojedynczej idei.
pomiędzy tymi elementami nie ma nigdy kontrastu. Zapisałem to w postaci równoległej. Postać równoległa pozwala przeczytać tekst. Postać równoległa pozwala przeczytać tak, że pomiędzy tymi elementami może być współbieżność, ale może być też kontrast. Tak? Dlatego się zapytałem, czy widzicie w tych kto? Dwie postacie, czy też jedno? Moim zdaniem Jezus uczy tutaj o drodze takiej. Jeżeli ktoś chce wybrać życia, a dokonuje się to przez te rzeczy, tak? To musi je stracić. Dokładnie. Stąd nam obraz krzyża się pojawia, tak? Który jest nieuchronnie związany z uśmiercaniem, tutaj w tym wypadku z samouśmiercaniem, no jeszcze z paroma innymi elementami, że możemy być jakby etykietkowani nieprzyjemnie, że jest to długotrwały proces, tak, zwłaszcza w tamtym jakby systemie to była jedna z dłużej trwających śmierci. W tym momencie Jezus zaprasza nas jakby do procesu do końca naszego życia, jak sądzę. Na siebie, codziennie, taki jest nasz proces. Czyli w pewnym sensie właśnie powiedział, że uczniostwo wiąże się ze śmiercią. Tak? Ze śmiercią tego, co w nas jest do bani i zastępowaniem tego, co jest właściwie, co jest lepsze, tak? Co jest życiodajne. Stąd naśladuje mnie. Tak? Okej, życie czerpiemy z Chrystusa, z tego, jaki jest, z tego, co daje i tak dalej. W związku z tym w tej sentencji ja widzę to tak. Kto bowiem chce zachować życie, kto bowiem, czyli odwołanie się do tego, straci ją. Oczywiście, straci ją, bo taki jest porządek, bo nie ma innej drogi dla ucznia. Jeżeli nie uśmiercisz się, nie osiągniesz tego. Tak? Ale jeżeli uczynisz to i stracisz to dla Chrystusa, wtedy ją zyskasz. Tak? Innymi słowy, moim zdaniem ta cała wypowiedź pokazuje sytuację jednego człowieka i pokazuje, że to są po prostu... Nie da się zyskać życia bez śmierci. Tak? I to, że nie da się zyskać życia bez śmierci, zostało nazwane po imieniu już tu. Tak? Przez ten obraz, jaki został jakby nadany. Tak? Tak ja to widzę. Okej. Okay. Zwróćcie uwagę. Pojawia się między elementem górnym i dolnym dodatkowa jeszcze gra. Tutaj wydaje się, że trzeba się jakby całkowicie wyrzec siebie. No oczywiście, kiedy mówimy o wyrzekaniu się siebie, no to nikt nie wierzy, że Jezus o tym nie mówi, że mamy się zacząć nie lubić, nienawidzić, samookaleczać, zmieniać fryzurę, sposób noszenia się. Wydaje się, że jednak dużo bardziej zaczyna się coś od sfery mentalnej, która potem promieniuje na sposób życia, który mamy i jakby to właśnie przyprowadzanie do naszej konkretnej sytuacji tego, co o czym nas uczy Jezus. Ale na dole zwróćcie uwagę, że Jezus i tak zawsze na koniec coś wywinie, tak? No i wydaje się, że tutaj mówi o pozyskać cały świat, a samego stracić. Ale czym się kończy ta cała historia? Ale moi drodzy, to nie jest tak, że tak wszystko stracicie, kiedy zaczniecie mnie naśladować. Niektórzy z was to nawet zobaczą teraz, jeszcze nie umrą, a zobaczą Królestwo Boże. Czyli zwróćcie uwagę, Jezus mówi, że jest określony zysk. Tak? Jest określony zysk, który człowiek, który za nim idzie, otrzymuje. Zobaczenie Królestwa Bożego. Pytanie, co autor ma na myśli? O, to jest znowu inna sprawa. Czy to jest to, że uczeń w którymś momencie ujrzy swoim aparatem poznawczym w jakiejś iluminacji to, że Bóg działa i robi swoje królestwo, tak? Nie wiem. A może jest to przygotowanie do tej sceny, która będzie już za chwileczkę. A ktoś wie, co jest za chwileczkę? Przemienienie. Tak jest. Tak jest. I trzeba powiedzieć tak. Nie jest to dla was żadna nowość, ale często a u Łukasza dość wyraźnie następuje jakby zlanie tych po prostu kodów.
Mianowicie to, że król jest w pewnym sensie utożsamieniem, jakby najlepszym wyrazem królestwa. Chrystus jest jako król królestwa, jest jakby ucieleśnieniem Królestwa Bożego. Jako jego główny reprezentant, przywódca. Troszeczkę dalej w Ewangelii Łukasza zobaczymy coś takiego, że Jezus właśnie na pytanie faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, no to im odpowiada, że no akurat pośród was, nie? I wydaje się, że to jest właśnie aluzja do samego siebie, że macie problem, do tej pory macie problem z rozpoznaniem głównej postaci tego Królestwa. Dobra. Okej. Okay. W związku z tym tak widzę zrozumienie 27 wersetu, że to pokazuje, że z pójściem za Chrystusa nagle się okazuje, że ktoś może sięgnąć jeszcze dalej de facto niż to, co dzisiaj uznajemy za różne bogactwa świata, czy jakieś rzeczy, które w świecie są istotne. Zwróćcie uwagę, to jest też aluzja do kuszenia Jezusa, jak diabeł kusił. Uklęknij, oddaj mi pokłon, tak, a oddam ci chwałę całego tego świata i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że Jezus tutaj mówi, że możesz iść tą ścieżką, owszem, ale nic nie wygrasz. Siebie przegrasz w pewnym sensie. Dobra, musimy lecieć. Holender, jasne. Okej, okay. Ale to dobrze, co nie? To dobrze, bo jakbyśmy do tego miejsca nie doszli, to już byłoby bardzo źle. Ale... Tak, 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 ale to już okej. Okay. Dobra. W porządku. Wiecie co, teraz krótka zabawa. A musicie? Nie, wiecie co, krótka zabawa, bo wygląda to, że i tak nie zmienię, że trzeba będzie kończyć, nie? Ale teraz zamknijcie wasze materiały, to jest najważniejsze. Zamknijcie materiały, żebyście nie patrzyli na tekst. I teraz popatrzcie na to, co tu jest na tablicy. I pytanie jest tak. Mamy pewien tekst z Łukasza, ten kolejny, nawiasem mówiąc, który poukładałem chaotycznie, tak sądzę przynajmniej. A teraz chciałbym, żebyście poukładali go w takim porządku, który będzie najbardziej adekwatny z punktu widzenia opisu, jak historia musiała wyglądać fizycznie, realnie. Tak? Chcę, żebyście poukładali to właśnie jak najbardziej chronologicznie, ale nie według tego tekstu, jak być może ktoś pamięta, tylko po tych faktach, które są wymienione, jak to musiało wyglądać po kolei. Dobrze? Chcę najpierw. Daj innym szansę. Daj innym szansę. Wszyscy to przeczytają i spróbujmy to poukładać. Chcę najpierw. Jesteśmy wszyscy zgodni, że chcę. Dobra. Chcę. Dobra. Może. Teraz? No E. Jak reportaż. Jak reportaż musi być. Zgoda? No to mamy dla nas E. Facet, ma panie? Nie marginalizuj. Tutaj wiesz. Idziemy za Łukaszem. Kobiety głos. Ja mówiłam, że E. E, tak? No. Drugie E, tak? No dobra. B? Przeczytajmy. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. A dlaczego E? A gdy się modlił, wygląd... przedyskutujcie, co jest lepsze, E czy B. Przedyskutujcie, przeczytajcie sobie to wszystko. C będzie drugie. Nie, przepraszam, C było pierwsze, tak? Tak. Aby się modlić. A gdy się modlił, no to E pasuje logicznie. No, potem A było. Pamiętajcie, musi być to, nie jak wam się układa tekst. Chodzi mi o fakty, aby ułożyć to tak, jak to musiało się dziać. No. Dziać. Nie jak zostało zapisane. Nie no. Co musiało być? Dla mnie to jest... Ada, głośniej. Bardziej takie logiczne tutaj, no bo potem jest mowa o tym, że
Gdyby było E, to tam jest nadzieje się coś, tak? I tak. Jak wygląd oblicza się zmienił, no to trudno w takim momencie zasypiać. Aha. A ten sen był taki, no, nie był taki normalny. A nie, to już nie będziemy, nie, to wrzucać tekst nie będziemy. Nie. My czytamy jak jest. Nie wrzucimy tam nic. Nie, to nie mamy informacji, że a Bóg ich wziął i uśpił. Nie, takiej informacji nie mamy. Gdyby tak było, to byśmy poszli za tym. To sugeruje, że to jednak B jest. Nie z tego, co ja mówię. Chcę, żebyście jakby zobaczyli, że musi być tutaj taka litera, żeby to miała sens. Czy sens się pojawia wśród tych fragmentów? Tak, potem jest D jeszcze. Gdzie jest? W sensie takim, że... A gdy się obudzili, tak? Okej, okay. Czyli skoro się gdzieś obudzili, to teraz musimy wybrać najlepszy moment, żeby gdzieś zasnęli, skoro mamy tekst o zaśnięciu, tak? Gdzie go chcemy potem wrzucić? Żeby to miało jakiś no jednak sens, to nie? Ja mam teorię. B to będzie po A, znaczy po B będzie A. No. To zobaczyli, tak, po się przebudzili, to zobaczyli tych dwóch mężczyzn. No i w tym, jak Jezus zagadał z tymi dwoma, no to po prostu oni poszli w kimę, nie? No żartujesz? Wyobraź sobie to. No przecież jak się modlił w Getsemanie, to też poszli w kimę. Ale to wiesz co, środek nocy, chłopie, no daj spokój, no. Okay. To jest mógł no to dłuższe to zgadali, ci nie mieli co robić, poszli spać. Ale ty, nie, no wyobraźcie sobie, pojawia się, Jezus się przemienia, tak? Jest napisane, jak to wygląda. Potem się pojawiają goście, a chłopaki mówią, ale nudy, gadają, tak? Ale nudy, wiecie co, jakieś... Puściliby jakiś normalny program, bo to wiecie, już można oszaleć, co nie? Nie, oni mogli zasnąć tylko wtedy, kiedy Jezus się modlił. Czyli C i w tym czasie musieli zasnąć, czyli to B rzeczywiście mogłoby dopasować. I D, następnie, gdy się obudzili, że coś zobaczyli, nie? Nie? A, B, D, E, tak? Okej, okay. Ja jestem gotów przyjąć tutaj jednak, bo jeżeli męski głos i żeński głos jakiś wybrzmiał, że to będzie B, dobrze, to niech będzie B, a co dalej? E, tak. Aha, to teraz... Tak, on poszedł się modlić, oni zasnęli, a i teraz wraca do tego modlącego się, czyli aha. E, modlił się, to szata się stała taka i oni, kiedy ta szata się stała, wtedy się przebudzili, tak? Jeszcze brakuje tych mężów, czyli po E mogło być W, mogło być A i potem, jak oni się obudzili, to zobaczyli już wszystko, co się wcześniej dokonało, czyli przespali całą historię. Okej, okay, czyli D byłoby na końcu. A D nie powinno być wcześniej. Ale zacznijmy od tego, co będzie trzecie może. Okay. E będzie trzecie, tak? Zaraz. Może teraz E. E, teraz E, później A. Teraz E? E, A i D. E. E, A. A. Ale nie, zaraz. Bo... Jakie treści mamy w A? To poszli spać. Ja bym powiedział, jakie że... mamy treści w A? Ale ja bym powiedział, że po jest A. I oto mężowie rozmawiali z nim. D. Ale zwróć uwagę, że tutaj to tych dwóch mężów, to oni, my już no wiemy, że oni są jakby za światów, co nie? Nie wpadli jakby z drugiego podejścia na górę, tylko ale nie, musi być Jezus lśniący E, ci dwaj mężowie i oni się budzą i widzą już to wszystko. Widzą lśniącego Jezusa i tych dwóch mężów. Tak, czyli musi być najpierw A, moim zdaniem, czyli teraz A, a potem D. A, D. No. A, D. Ale tutaj, tak? Tak, tu, A teraz idę na końcu. A i D, tak? Tak. No. Popatrzmy na to A, D. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, ale to już było o tym przemienieniu, tak? A gdy się modlił, śniący, i oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. No, że się obudzili, no tak. I obudzili się i widzieli już całą akcję, nie? Tak. To teraz pytań, jak to Łukasz zapisał? No więc właśnie, jak to zapisał Łukasz? No. To czas popatrzeć na to. Ja osobiście popatrzałem na to tak, że na pewno CBE mamy z głowy, tak? A potem, ponieważ patrzyłem na to tylko jakby na te motywy, które się tam pojawiły, tutaj jakby pozostawiłem sobie znaki zapytania, ponieważ zauważyłem, że jedna rzecz, że tu i tu pojawiają się zasadniczo te same treści. Mniej więcej, tak? Mamy
i Jezusa i dwóch, którzy przy nim stoją, tak? I tutaj mamy dwóch, którzy tylko są dopowiedzeni, tak? I potem jest jeszcze, o, i o czym rozmawiali, tak? Więc jakby tutaj ten, ale moim zdaniem ten pomysł tutaj macie, no, może być całkiem fajny. Także ten a potem D. No dobrze. A jak to zapisał Łukasz? Popatrzcie tutaj teraz, bo zaproponowałem wam znowu wycinanki. Tak. Nie, sen, jakbym ich ogarnął w tym największym, najważniejszym momencie. Nie. W każdym razie rzucił. O, znaczy. No to jest po pierwsze, wydaje się, że niemożliwe, tak? Ja myślę, że to jest właśnie gra stylistyką, czyli właśnie kompozycją tekstu, tak? Moim zdaniem Łukasz wcale nie twierdzi, że oni zasnęli w środku akcji. Nie, oni zasnęli początkiem, tak? Tylko że po prostu Łukasz komponuje tekst, tak? W związku z tym na początku wprowadza, że Jezus nie był sam, ale z uczniami. Potem w tym wersecie 32a przywołuje tych właśnie uczniów, których zabrał na górę. Potem jest powiedziane, że się modlił i jego oblicze uległo jakby przemianie i wiśniący. A tutaj mamy, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę Jego. Tak? Dokładnie. Potem mówi, i oto dwaj mężowie rozmawiali z Nim. A oprócz tej chwały zobaczyli i tych dwóch mężów, którzy przy Nim stali. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, mamy pewien porządek. Jezus, uczniowie, tutaj już tylko uczniowie, ale co się dzieje z Jezusem? Uczniowie to widzą, Jezus nie jest sam, uczniowie i to widzą, ale cała akcja sprowadza się do tego, aby w środku przedstawić niebiańskich świadków na rzecz tego, co ma spotkać Chrystusa w Jerozolimie. Czyli dokładnie Jezus podsuwa wybranym uczniom super świadków na rzecz tego, o czym on będzie mówił, już mówił i jeszcze im powie. To jest uzasadnienie dla sekretu mesjańskiego. Ja nie jestem panem i królem, ja pójdę tam umrzeć, a nie żeby władać. Ale chodzi o to, że oni muszą się zmierzyć teraz, że on, będąc tym właśnie kimś, obiera z woli ojca, z woli jakby tego projektu, który realizuje, taką drogę. I ta droga jest w sposób jakby wpisana w to przedsięwzięcie i ich wyobrażenia w ogóle się rozmijają z tym, co właśnie w najbliższym czasie planuje zrobić Bóg. Tak? Przez Chrystusa. I zwróćcie uwagę, Jezus jakby przez to, przynajmniej tym trzem, którzy stanowili filary, tak? Piotr, Jan, Jakub. Pytanie, czy przypadkiem ich, no to za chwileczkę coś jeszcze powiem, ale im szczególnie daje znać, że Jezus, będąc władcą, podejmie się skrajnego uniżenia i poświęcenia. Tak? I to jest okej. To nie jest hańba, jak mogliby Żydzi myśleć o sobie, tak? Ale to jest właśnie ta droga, którą należy iść, aby spełniać tą misję, którą Chrystus idzie i realizuje i potem chce w nią wrzucić swoich uczniów. I tego chce ich nauczyć. Stąd wydaje mi się, że ten zakaz ma charakter retoryczny w tym sensie, że Jezus pokazuje na sobie, że potrafi pełnić misję nie w takim stylu, jaki zwłaszcza w tamtej kulturze po prostu było jakby standardem, że ktoś, kto ma władzę, musi ją okazać, tak? Ktoś, kto ma siłę, musi dać odczuć innym swoją siłę. Tak? No dobrze. Okej. Okay. Lekcja poboczna, ale ponieważ i tak już właściwie jest tego, to już... Zwróćcie uwagę. Łukasz komponuje tekst.
To jest lekcja już jakby od, na temat jakby troszeczkę inna, praktyczna, ale związana z tekstem. To, że obsujemy z tekstami skomponowanymi, tak? To, że nawet czasami ingeruje jakby w chronologię, nie w chronologię. No, pytanie, w co jeszcze może ingerować? I to nadal w tamtej kulturze było dla autorów takich, jakich znamy, autorów biblijnych, dopuszczalne i nie stanowiło żadnego naruszenia dobrego zwyczaju uczenia prawdy, przekazywania prawdy. Chciałbym wam jakby no delikatnie zasugerować, że naprawdę obsujemy z tekstami, które są bardzo zaawansowanymi refleksjami autorów. Przez refleksję rozumie rzeczowe przemyślenie istoty rzeczy i potem przelanie tego w sposób zgodny z określonymi jakby standardami literackimi na materiał, którym wtedy dysponowali. Tak? Pytanie. Czy uczniowie widzieli moment przemienienia? Kiedy się raz to przemienić? Według tego widzieli? Nie. Nie, bo spali. Według pozostałych Ewangelii widzieli w ten moment. Został na ich oczach przemieniony. Tak więc teoria, tutaj... teoria z tym momentem, kiedy poszli spać, jest trochę tak, trochę nie. Nie, bo mówimy co Łukasza. Nie, mówimy co jest Łukasza. No ale Łukasz nie może być niezgodny z innym Ewangeliami. No, oczywiście, że może być. Oczywiście. Jakie były kolejność kuszeń Pana Jezusa, Mateusza i Łukasza? Są różne. No i teraz pytanie, będziemy się kłócić, czy jakie było pierwsze, drugie i trzecie pokuszenie? Dlaczego Łukasz inaczej, nie odpowiedział? No, albo sformułujemy to ostrzej, po prostu który kłamie, co nie? Bo zawsze tak można powiedzieć. To są takie, no... Okej, okay. Ja wam oferuję taką jakby spojrzenie na ten tekst, żebyśmy, to jest a propos też aluzja tego naszego wykładu wcześniejszego, tak? Że mamy przed sobą coś, co jest dziełem osoby wierzącej. W tym dziele oczywiście ja wierzę, że Bóg był obecny, kiedy to, ta osoba to dokonywała tego zapisu, Łukasz, tak? I nie ewangeliści. Ale nie zmienia to tego faktu, że te dzieła są bardzo wyrafinowanymi jakby konstrukcjami pod względem stylistycznym, tak? I treści, które my poznajemy za pomocą takich konstrukcji i wszystkich innych, to jest właśnie efekt pracy tych ludzi, którzy wiedzieli, jaką myśl chcą przekazać. Tak? Czasami, moim zdaniem, być może nieszczęśliwie podchodzimy do tekstów jako właśnie takich taśm prawdy, tak? Jak u nas w aferze kolejnej, że po prostu ktoś kogoś nagrał. I myślimy, że Ewangelie to jest takie nagranie Pana Jezusa. Ktoś ukrytą kamerą pojechał, a potem tylko zapisał. No więc te wszystkie kompozycje, te wszystkie właśnie rzeczy, które się układają w sposób symetryczny, są raczej świadectwem, że ktoś nad tym bardzo uważnie popracował właśnie po to, żeby wykonać pracę zgodnie z określonymi standardami, które w jego epoce były no, czymś normalnym. Chodzi o to, żeby takie dywagacje nie spowodowały rozwinięcia się sensem przesłania, a tutaj aha, ten sens jest ewidentnie. Ta rozmowa Mojżesza, Eliasza, tak, o tej śmierci wierzącym. Tak, to, o śmierci. O śmierci. To, czy oni spali w tym momencie, czy w tamtym, to jest tak mało istotne. Istotne jest to, że po prostu uczniowie, jakby czytelnik, tak? Czytelnik dostaje świadectwo za światów. Więcej, nie tylko za światów, ale jakby ze sfery boskiej, bo za chwileczkę jakby ta scena przejdzie płynnie do kolejnej, gdzie ojciec ogarnie swoim obłokiem wszystkich bohaterów tutaj, tych głównych z wyjątkiem uczniów. Tak? Mhm. I to jest cała sprawa, że w tym momencie to świadectwo jest no, w pewnym sensie absolutne, tak? Że to jest projekt od Ojca. Tak samo jak wcześniej Jezus się modlił, a potem wybrał apostołów, wśród których był również Judasz i nic się Bogu nie wymknęło, tak? Nic się nie wypadło jakby spod kontroli. No dobra.
Czy jeszcze... A nie, no po prostu nie ma szans. Podsumowanie tej części kursu miałem tam na samym końcu. Wiecie co? Podsumowanie całej kursu. Dobra, okej. Okay. Myślałem, że pogadamy na jeszcze parę tematów, ale oczywiście nie pogadamy. Jakby ktoś przypadkiem miał problem z tym tekstem, który stanowi dopełnienie rozesłania uczniów, czyli to drugie rozesłanie i okoliczności, no to to jest, no maile moje są i tam w takim razie, czy tam jakoś się możemy zgadać, to nie jest problem. Dobra, następna rzecz to jest właśnie, tutaj wam przypomniałem ten fragment, któryśmy omawiali, tutaj widzimy kolejny raz tą sytuację, tylko że teraz świadectwo pojawia się ze strony ojca. Ten jest syn mój wybrany, tego słuchajcie. Tak? Tu jest zbliżanie się Boga i głos z obłoku. Tak? A rama Jezus z Eliaszem i Mojżeszem. Jezus po całej tej ostatniej wypowiedzi ojca jest sam. I uczniowie, którzy zastosowali się de facto do tego wskazania, nic nie powiedzieli. Oczywiście taka sytuacja rodzi wiele pytań. Dlaczego Jezus wybrał tylko trzech? Dlaczego wybrał akurat tych? No wiemy, że oni już wcześniej byli wybrani na przykład do tej sytuacji ze wskrzeszeniem córki Jaira. Wydaje się, że no, późniejsza historia zdradza, że to byli potem ci, którzy uchodzili za filary pierwszego kościoła. Ale też wiemy, że to były jednostki nieprzeciętne, bardzo silne jednostki, jeśli chodzi o przywództwo. Tak? Niedługo mielibyśmy okazję zobaczyć to, że bardzo jakby chętnie Jakub z Janem zamieniliby jedną z wiosek samarytańskich, że tak powiem, w Sodomę, tak? Wypaliliby to wszystko, bo ich mistrza nie ugościli. Więc temperamenty i Piotra, i całej reszty są bardzo takie dynamiczne, silne. I to, że Jezus im akurat, ich zabiera na tą górę i im pokazuje, że mając autorytet, obiera inną drogę, samo w sobie jest ciekawe, bo dla tych, którzy potem będą mieli innym pokazywać drogę, no oni zyskują bardzo szczególne świadectwo, bardzo szczególny przykład. Podsumowanie kursu, no tutaj wiecie co... Właściwie będzie jeszcze druga część, no będzie... Nie, to już w ogóle... Tu jest... Chciałbym wam powiedzieć przynajmniej ten ostatni element, tak? Ten ostatni element, czyli to drugie rozesłanie uczniów. Treści, jakie są tutaj w tym elemencie, macie w swoich materiałach, ale pozwólcie, że ja je sobie tak mniej więcej krótko wam streszczę. Streszczę, ale w tym ujęciu takim warstwowym. Więc cały ten tekst jest z jednej strony taki najbardziej instruktażowy, ale z drugiej strony też najbardziej dyskutuje różne sytuacje takie dość dziwne ze strony uczniów, bo oto pierwsza warstwa właśnie pokazuje to, że uczniowie zupełnie niespecjalnie radzą sobie z właściwą oceną swoich narzędzi. Pierwsza scena to jest właśnie to, że zaczynają się zastanawiać, a który z nich jest pierwszy, tak? Który z nich jest największy. No i Jezus pokazuje akurat, że wielkość mierzy się tym, czy potrafisz spojrzeć na tego najsłabszego, czy potrafisz go uznać, czy potrafisz jakby go dostrzec i mu służyć w jakiś sposób, tak? Tam jest to za pomocą pewnego skrótu myślowego. Jezus tylko bierze dziecko przy sobie, przysuwa do siebie. Ale pokazuje, że pochylenie się nad tym najsłabszym jest właśnie w jakimś sensie uznaniem Jego, jest właśnie uznaniem Ojca. Czyli w pewnym sensie uznaje, że Ojciec jest stworzeniem, stworzycielem wszystkich, tak? Chrystus jest Zbawicielem wszystkich. Jeżeli przyjmuję to najsłabsze, to widzę i odbijam to, że Bóg pochyla się nad tymi słabymi, że On ich widzi. I uczeń ma być kimś takim. Wielkość Jego ma być właśnie wyrazić się właśnie przez to, że On jest zdolny do takich właśnie działań uniżających się. Po drugiej stronie widzimy, że po powrocie z
kolejnej misji apostołowie no, poczuli wiatr w żaglach, co nie? No demony są nam posłuszne. Szefie, było super. Nie? Ale Jezus mówi, no nie z tego się cieszcie. Znowu macie coś przesunięte. Wasze wartościowanie sytuacji jest zupełnie inne. Znowu kieruję ich, patrzcie raczej na to, że macie więź, macie pewną relację z Bogiem, macie właściwą postawę, która powoduje to, że doświadczacie Królestwa i że no, parafrazuję to określenie, że wasze imiona są zapisane w niebie, tak? Mówiąc krótko, macie właściwą relację, przyjęliście ją, z tego się cieszcie, że ona powoduje, że z Bogiem macie pokój i doświadczacie Boga. Druga warstwa pokazuje różne sfery. Raz uczniowie muszą sobie jakoś poradzić z tymi, którzy są na zewnątrz. Chwalą się, ale relacjonują, że zabraniali pewnemu egzorcyście, który się odwoływał do Jezusa, żeby tego nie robił, bo przecież nie naśladuje razem z nimi. Łukasz Szatek jest trochę łagodniejszy niż Marka. Marek jest ostrzejszy wobec uczniów przy tej scenie. Natomiast no tutaj trudno stwierdzić, czy uczniowie mówiąc to, co mówią, bardziej chcą jakby chronić samego Jezusa jako mistrza i jego naukę, czy też rzeczywiście chcą stworzyć zamknięte grono tych, którzy mają prawo coś robić, a inni niech się nie wtrącają. Ale w środku tej pierwszej sceny mamy to właśnie, że Jezus nie zostaje ugoszczony, nie zostaje przyjęty tylko dlatego, że jest Żydem i że idzie do Jerozolimy. Tak? I o dziwo, jego reakcja jest relatywnie bardzo łagodna. A kiedy uczniowie, właśnie Jakub i Jan, chcą zadziałać bardzo dynamicznie i destrukcyjnie, przywołuje ich do porządku, mówiąc krótko, w ogóle nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Tak? I potem im mówi właśnie, jaki duch ich ma prowadzić, w sensie, co jest celem Chrystusa. Tak? I że jego celem jest zbawienie. Ważny jest tutaj kontrast, ponieważ po drugiej stronie mamy sytuację, kiedy Jezus wyposażając, jakby posyłając drugi raz uczniów, mówi, jak się mają zachować w miejscach swoich rodzinnych, tak? Gdyby ich mieli nie przyjąć. I jakby w tym momencie, o ile w tej pierwszym fragmencie po prostu jakby trochę ganił ich taką gwałtowność, skłonność do sądów, do takich gwałtownych reakcji negatywnych, o tyle w tej drugiej części sam Jezus wypowiada sąd nad miejscowościami galilejskimi, które jego nie przyjęły, tak? I mówi, że gdyby takie rzeczy, jakie on uczynił, działy się w miejscowościach pogańskich, tamte by pokutowały, a one nie. I tam wymienia włącznie z tym miejscem, w którym mieszkał, w Kafarnaum. W związku z tym pokazuje to zestawienie miejscowości Samarii i miejscowości galilejskie to, że Jezus ewidentnie więcej wymaga, więcej się spodziewa od tych, którzy dostali więcej. Tak? Więcej dostali świadectwa, mieli większe przygotowanie do tego, żeby rozpoznać Chrystusa i właściwie odpowiedzieć na jego misję. W związku z tym, w stosunku do miejscowości tej samarytańskiej, właściwie okazuje pewnego rodzaju wstrzemięźliwość i cierpliwość. I świadectwo Łukasza jest takie, że potem Samaria przyjmuje słowo. Tak? Dzieje apostolskie, czyli też tekst Łukasza, wielokrotnie wspomina właśnie o tym, że danie im czasu dobrze zadziałało. Ale miejscowości galilejskie spośród Żydów akurat źle zareagowały i Jezus wobec nich nie zawahał się użyć jakby dość mocnych słów, oceniając ich postawę. Kolejne elementy to są już takie, powiedziałbym, drobiazgi, które może już sobie darujemy. W każdym razie dość tajemnicze jest to, co jest w akcencie głównym tego całego fragmentu. A mianowicie Jezus mówi, że jak to tam jest napisane? Żniwo wielkie, ale robotników mało. No dokładnie. Żniwo wielkie, ale robotników mało. I problem polega na tym, że wzywa de facto uczniów,
aby modlili się o więcej, więcej uczestników misji, więcej uczniów, którzy by byli gotowi ruszyć na tę misję. I to jest o tyle ciekawe, że no, w tej całej sytuacji to Jezus jest tym, który powołuje uczniów i ich rozsyła. I w wielu miejscach Ewangelii, Łukasza zwłaszcza, to właśnie on jest przedstawiony jako ten gospodarz, pan żniwa, ten, który przyjdzie, albo ten, który właśnie ma przesiewać, ten, który sieje swoje ziarno i tak dalej, i tak dalej. W tych różnych metaforach on jest właśnie przywoływany. Ja powiedziałbym odruchowo, w którymś momencie mówię, jak sobie tłumaczyłem ten werset, mówię, że to jest wezwanie, aby uczniowie modlili się do Ojca, aby pomnożył uczniów, tak? Ale kiedy popatrzałem na te różne określenia, które Łukasz się posługuje w stosunku do samego Jezusa, no to tak ten werset zaczął brzmieć dla mnie dość dziwnie, nieoczekiwanie, zaskakująco. No i teraz jest pytanie, czy w tym wezwaniu Łukasz jakby nie pokazuje tego, że ten proces wydarzał się za czasów Jezusa i Jezus go przeprowadził w określony ilość razy, tak? Ale w ten sposób właśnie wzywając do modlitwy, przypuszczam, że może po prostu powiedzieć, że ten proces ma się toczyć i będzie się toczył również, kiedy Jezus jakby tą swoją misję bezpośrednią, osobistej jakby no, działania na ziemi, jako żywy mężczyzna, kiedy się zakończy, tak? Więc no, to wezwanie jest takie dość interesujące, zaskakujące troszeczkę. No nie będziemy tutaj ciągnąć. Po prostu musimy się z tym pogodzić. Cośmy powiedzieli, tośmy powiedzieli. Czegośmy nie powiedzieli, to już nic nie poradzimy. Starałem się wam powiedzieć coś o tej Ewangelii Łukasza. Z perspektywy retoryki biblijnej, bo wydaje mi się, że ona w jakiś sposób parę rzeczy jakby ujawnia w nowym świetle i prowokuje do jakichś tam nowych spojrzeń i przemyśleń. Poza tym wydaje mi się, że w wielu wypadkach ujawnia pewną logikę opowiadania stosowaną przez Łukasza, czego przy podejściu takim liniowym czasami się nie udaje jakoś rozwiązać niektórych kwestii. Myślę, że podstawową jakby zyskiem z tego, zastosowania tej retoryki biblijnej do tego tekstu, to jest to, że ujawniło nam się w sposób jakby niewspółmierny ten praktyczny wymiar pracy Łukasza, czyli to, że ten cały tekst zaprasza nas do uczniostwa, czyli Łukasz nie napisał sobie opowiadania, żeby po prostu uwiecznić pewne rzeczy historyczne, tak? Ale napisał to, bo chce, aby odbiorca tego tekstu zareagował i właśnie zareagował w taki sposób, że pójdzie drogą ucznia, skorzysta z zaproszenia i ze wskazówek. No, w związku z tym tym bardziej żałuję, że ileś wskazówek nam jakby nie udało się przegadać. No i tyle. No i tyle, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo. Sorry za być może momentami chaotyczny przeskoki, ale to jest... No dobrze, jak się kiedyś nauczy lepiej, to będziecie mieć mniej katorgi, a więcej... No tak to jest czasami, co nie? Ale w porządku. Wiem, że jestem przetrzymany. Czy macie jakieś pytania? Czy macie jakieś pytania, żale, petycje? No to jeszcze mogę wam cokolwiek powiedzieć, bądź nie, jeżeli nie będę widział. Jeżeli się czytali tekst Łukasza, może macie jakieś pytania z tego materiału, na które nie odpowiadałem, bo tam pojawia się parę tematów słownikowych różnego rodzaju, więc jeżeli macie pytanie, to wam odpowiem, jeżeli nie macie pytania, no to... Dziękuję wam bardzo. Aha. Mi się skojarzył wiersz 48 z 9 rozdziału i 16 z 10. No tu jest, kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał, i w podobnym zwrocie pojawia właśnie odwrotną stronę, a kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Jakie pytanie brzmi? Pytanie brzmi,
że tak powiem, bo moim zdaniem to jakieś powinno być trochę równoległe właśnie do siebie. Nie, nie jest to nie. Nie. A nie, to jest tu. Nie, 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 a teraz dlaczego nie? Bo jest rozmowa na inny temat. I tylko tyle. Figura jest podobna, ale rozmowa jest na inny temat. Ja za tym to. No nie, to jest jakby moja odpowiedź, bo inaczej w tej sekcji całej wielokrotnie dochodzi do właśnie takich przesunięć, że pojawiają się powtórzenia słowne, na przykład imiona proroków, tak? Pojawiają się w różnych miejscach, ale nie pojawiają się jakby w czasie dyskusji na ten sam temat. W związku z tym nie łączę tych cząstek tylko dlatego, że się pojawiły imiona proroków. Ponieważ nie taka jest jakby idea, która stoi za takimi regułami retoryki, jakie stosujemy. Także no. Okej, dziękuję bardzo.